Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, uczestniczymy już długo w tej komisji i proszę Państwa, ja mam pytanie do przedstawicieli rządu, znaczy pytanie, prośbę taką, żebyście Państwo powiedzieli, czy działają służby powołane do reagowania w nadzwyczajnych zdarzeniach, bo takim nadzwyczajnym zdarzeniem jest skażenie wód Odry. Proszę powiedzieć, bo według naszych informacji medialnych tam służby działają, ograniczają skalę skażenia tego efektów tego skażenia i robią wszystko, co należy do służb w suwerennym państwie. To jest jedno pytanie. A drugie, proszę Państwa, taka refleksja, bo tu padło też z ust innego posła, czy to nie jest podobne do innej sytuacji. A mianowicie opozycja potrafi działać na rzecz złego wizerunku Polski. I szkodliwie, proszę Państwa, i szkodliwie. Otóż chciałbym, proszę Państwa, porównać to co się dzieje teraz z sytuacją na rzece Odrze, ze skażeniem tej rzeki, do sytuacji, która miała miejsce na granicy wschodniej z Białorusią, kiedy migranci chcieli przedostać się i zakłócić funkcjonowanie naszego państwa, to wy zamiast wspomagać rząd, wspomagać nasze służby, to wy żeście przeszkadzali. I dzisiaj również próbujecie przeszkadzać. Proszę Państwa, teraz jest czas na to, żeby wspólnie pracować, żeby opanować sytuację. I powinniście sobie to przyjąć za wyznacznik swego działania. Szkodzicie Polsce. Tak jak wtedy szkodziliście, tak i dzisiaj szkodzicie. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Pan poseł Joński, następnie pan poseł Szczerba. Bardzo proszę, 3 minuty. Bardzo dziękuję. Nie zamierzałem komentować swojego przedmówcy, ale jak pan mówi o złym wizerunku Polski, to niech pan się zastanowi, co zrobił rząd w sprawie Odry. Wydaje mi się, że pan znajdzie.